Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na recenzję Vivo X60 Pro. Vivo X60 Pro wkroczył na rynek mniej więcej pół roku po europejskim debiucie poprzednika, czyli Vivo X51. Czy jest od niego lepszy? Czym się różni? Już Wam opowiadam. Krótki rzut oka do zawartości pudełka. X60 Pro jest sprzedawany w takim ładnym, płaskim, estetycznym pudełku w towarzystwie porządnych akcesoriów. Mamy w komplecie 33-watową ładowarkę z przewodem USB-C, przyzwoite słuchawki i plastikowy, ale nie zaznaczam, nie silikonowy, plastikowy, sztywny pokrowiec chroniący tył, narożniki oraz górę i dół urządzenia. Ten pokrowiec niestety dość szybko się rysuje, ale poza tym to spełnia swoje zadanie. Ze słuchawkami wiąże się z kolei, podobnie jak w poprzednim modelu, mała ciekawostka. Mają przewód zakończony mini jackiem, którego nasz smartfon nie posiada, jak widzicie. Trzeba zatem korzystać z dołączonej do słuchawek przejściówki, no ale jednocześnie te słuchawki możemy wykorzystać z innymi urządzeniami, które akurat mini jacka mają. I w sumie można to robić, bo te słuchawki jak na zestaw fabryczny są naprawdę porządne i grają naprawdę dobrze. Podkreślam, jak na zestaw fabryczny są świetne. Jeżeli chodzi o stylizację, to równie dobrze mógłbym Wam tak szybko teraz pokazywać ubiegłoroczny model i tylko wnikliwi obserwatorzy zorientowaliby się, że oglądają inny telefon. Vivo X60 Pro jest bardzo podobny do Vivo X51, a różnicę po prostu robią szczegóły. Przede wszystkim dostrzeżemy ją w obrębie aparatu fotograficznego, bo nie ma tutaj peryskopowego obiektywu tele. Tył niezmiennie ma satynową fakturę, która jest zdecydowanie mniej podatna na zabrudzenia niż błyszcząca, no ale jednak jak widzicie troszeczkę się brudzi. Natomiast trzon budowy telefonu stanowi niezmiennie metalowa ramka płaskościęta na dole i u góry. U góry jest taka fajna plastikowa wstawka z napisem Professional Photography, a na dole mamy szufladkę na karty, USB-C, mikrofon oraz głośnik. W porównaniu z poprzednikiem zmienił się jeszcze jeden detal. Aparat do selfie przewędrował z narożnika na środek ekranu. Całość jest wykonana bardzo porządnie, z porządnych materiałów, bardzo dobrze złożona. No niestety nadal telefon nie jest wodoszczelny. Na pocieszenie pozostaje nam to, że w sumie jest stosunkowo nieduży jak na obecne standardy. Całkiem dobrze leży w ręku, można ogarnąć ekran jedną dłonią. Jeżeli chodzi o ergonomię, to większych zastrzeżeń nie mam. Czytnik linii papilarnych jest tam, gdzie powinien być, podobnie jak przyciski na boku obudowy. Tutaj żadnych niespodzianek i cudów nie ma. A wyświetlacz polubiłem po prostu z marszu. Przede wszystkim za to, że jest to AMOLEDowa matryca. Oferuje zatem piękne, soczyste, mocne kolory, bardzo głęboką czerń i dobrą czytelność w słoneczne dni. To jednak nie wszystko, bo Vivo dodało jeszcze wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz. Oczywiście z możliwością automatycznej regulacji tego parametru, żeby zachowywać odpowiedni balans pomiędzy płynnością, efektownością obrazu, a oszczędzaniem energii, kiedy oglądamy obraz bardziej statyczny. Ekran wspiera oczywiście HDR10, ma też oczywiście filtry niebieskiego światła, jak również możliwość regulacji balansu kolorów. Mamy też tryb czytania w szarościach i dobrze dobrany poziom jasności minimalnej. Co prawda ekran ma zagięte boki, co nie każdy polubi, ale mnie naprawdę się podoba, a dodam jeszcze, że fabrycznie jest on chroniony folią naklejoną już na telefon, kiedy go kupicie. Niestety ta folia dosyć szybko się zużywa. A co zobaczymy na ekranie? Interfejs Funtouch OS. Jest on dosyć bliski bazowemu Androidowi, bo podobno my Europejczycy tak właśnie lubimy. Być może, bo ja na przykład uważam się za Europejczyka i akurat właśnie też takie podejście lubię, bo instaluję tylko to, co jest mi potrzebne, a nie muszę się męczyć z usuwaniem jakichś śmieci. To, że ten interfejs jest bliski czystemu Androidowi, to nie oznacza jednocześnie, że jest zupełnie skromny, wyzuty z jakichkolwiek dodatków, bo nie jest. Po prostu Vivo nie dodaje zbędnych bajerów i ponadprogramowych aplikacji, ograniczając się w sumie do podstaw, czyli mamy pakiet Google, sterowanie gestami, ciemny tryb interfejsu, dzielenie ekranu, wybudzanie stuknięciami itd. Nie zapomniano oczywiście o trybie obsługi jedną ręką czy gestach na zablokowanym ekranie. Vivo jeszcze do kompletu dodaje sporo opcji personalizacyjnych, zgromadzonych w jednej pozycji menu ustawień. Zyskujemy tam m.in. ładne tapety animowane, tematy ekranowe, czy też dodatkowe animacje, które towarzyszą chociażby rozpoznawaniu twarzy, odblokowywaniu ekranu paluchem, podłączaniu kabelka USB, ładowaniu baterii, takie drobiazgi, które czynią ten telefon jakby trochę bardziej osobistym niż taki z gołym Androidem. Producent dołożył jeszcze podświetlanie krawędzi, które nie tylko może przekazywać powiadomienia zamiast diody powiadomień, której tu nie ma, ale też może na przykład migać efektownie w rytm muzyki odtwarzanej przez telefon. Z dodatkowych opcji od Vivo mamy jeszcze specjalny tryb dla graczy i
chociażby przydatną aplikację iManager, która dba o to, żeby w telefonie nie było śmieciowych plików i żeby pamięć zawsze była oczyszczona ze zbędnych rzeczy. Oczywiście w interfejsie znajdziemy też Always on Display, bo tak jak powiedziałem, nie ma tu diody powiadomień. Trochę niezręcznie to nazwano, zawsze wyświetlane. Niemniej ten Always on Display też możemy sobie dosyć szeroko spersonalizować, aczkolwiek jeżeli chodzi o prezentację powiadomień, to jest możliwość prezentacji tylko z trzech aplikacji. Połączeń SMS-ów, oczywiście Messengera i WhatsAppa. Jeżeli chodzi o wydajność, to w Vivo X60 Pro zastosowano procesor Snapdragon 870, który tak naprawdę jest odświeżonym Snapdragonem 865, czyli jednak procesorem flagowym, choć nie najnowszy. Mamy zatem pewien progres względem poprzednika, bo poprzednik nie miał procka, przypomnę, z najwyższej półki, tylko był oczko niżej. A ten już jednak jest na tym flagowym poziomie. Jeszcze do tego Vivo dodało 12 GB RAM, więc ten telefon powinien śmigać całkiem dobrze. No i oczywiście tak właśnie jest. X60 Pro, zgodnie z nazwą Pro, uciągnie nawet najbardziej wymagające gry i w zasadzie nie powinien zawieść w żadnym ze scenariuszy użytkowania. Telefon po prostu pracuje naprawdę bajecznie płynnie, a żeby było zabawniej, wcale się za mocno nie nagrzewa przy tej robocie. Vivo musiało się nieźle przełożyć do optymalizacji, bo nie zauważyłem żadnych przycinek, żadnych zaburzeń płynności działania, a ewentualny lekki, podkreślam, lekki wzrost temperatury urządzenia przy wytężonej pracy wcale nie wpływa na obniżenie jego wydajności. Jedyne, co może nam dokuczyć, to trochę zbyt agresywne ubijanie, nazwijmy to, aplikacji pracujących w tle, co z kolei skutkuje czasem tym, że chociażby powiadomienia mogą nadejść do nas pewnym opóźnieniem, dopiero jak obudzimy telefon. No i niezmiennie minusem, mówię to już w którejś z kolei recenzji, pozostaje pamięć wewnętrzna bez możliwości rozbudowy. Tu mamy co prawda szybką pamięć UFS 3.1 i do tego przyzwoitą pojemność 256 GB, no ale wiecie, ja tego telefonu używam prawie miesiąc i zostało mi już tylko 30 GB wolnego miejsca. Hello? Następna, powiedzmy, taka specyficzna cecha tego telefonu to akumulator. Ma stosunkowo niedużą pojemność, jak na obecne standardy, 4200 mAh. No i akurat tutaj okazało się, że X60 Pro jest takim typowym smartfonem jednodniowym. Jeden dzień popracuje spokojnie, natomiast żeby pociągnął do dwóch dni, to już się musimy troszeczkę postarać i trochę nagimnastykować, poryzygnować z kilku rzeczy. I może wtedy trochę więcej wyciągniemy z tego akumulatora, ale też tutaj na cuda bym nie liczył. Oczywiście w takim codziennym użytkowaniu już typowym, nie takim stricte testowym, zdarzało mi się, że ten telefon wyciągnął pełne dwa dni pracy. Natomiast nie jest to reguła, to raczej przytrafi Wam się w leniwe, spokojne weekendy niż w burzliwym tygodniu pracy. Czas pracy z podświetlonym ekranem rzadko kiedy, oczywiście zależnie od scenariusza, ale przekroczy 6 godzin. Natomiast pobawienie się różnymi opcjami, ustawieniami telefonu może czas pracy smartfona dosyć znacząco zmieniać. Na pocieszenie, w zestawie mamy 33-watową ładowarkę, która dosyć sprawnie napełnia ten akumulator w około godzinkę. Vivo X60 Pro ma dosyć bogate zaplecze, nazwijmy to, komunikacyjne. W zasadzie to ma wszystko, czego potrzebujemy. Jest 5G, jest dwuzakresowe Wi-Fi, jest oczywiście NFC i wszystko to oczywiście działa jak należy. Smartfon bez problemu sobie radzi z polskimi sieciami 5G. Nie zauważyłem żadnych problemów przy współpracy z routerami Wi-Fi czy z akcesoriami Bluetooth. Jedyne, co zauważyłem, to nieco słabsze zdolności do wyszukiwania zasięgu w kłopotliwych miejscach, takich bardzo kłopotliwych. Ja celowo czasem udaję się w takie miejsce z testowymi telefonami, żeby sobie sprawdzić, jak one radzą sobie w praktyce z wyszukiwaniem zasięgu tam, gdzie go praktycznie nie ma lub jest bardzo, bardzo marny i, co ciekawe, zmienny. No i rzeczywiście, tam gdzie mój osobisty telefon łapał jeszcze jedną, dwie kreski na Edge'u, tam X60 Pro już się poddawał i wyświetlał brak sieci. Z kolei tu, gdzie mój telefon miał 5G, ten jeszcze siedział w LTE twardo. No więc jeżeli chodzi o anteny, nie jest jakoś tam super, ale z kolei jak już X60 Pro złapie zasięg, to go się trzyma i nie gubi go, nie przerywa nam rozmów. Kiedy już uda nam się połączyć, to bez problemu się połączymy. No ale tak jak powiedziałem, to jest w miejscach o bardzo, bardzo złym zasięgu, a tam, gdzie jest zasięg przeciętny lub dobry, no to telefon oczywiście spisuje się absolutnie bez żadnych problemów. Jakość dźwięku w słuchawce jest znakomita, naprawdę tu nie ma na co narzekać. Na głośniku głośno mówiącym również nie powinniśmy tutaj zbyt wielu słów krytycznych wylewać, poza tym, że głośnik jest niestety jeden. No jak bardzo by się nie starał, no to pozostanie jednym głośnikiem i nie da takiego wrażenia jak telefon z głośnikami stereo.
No i oczywiście kolejny raz przypomnę, mini jacka tutaj nie ma, są za to całkiem dobre słuchawki w zestawie. Dwa słowa o pakiecie zabezpieczeń. Vivo X60 Pro ma niezbyt przeze mnie lubiany ekranowy czytnik linii papilarnych, no ale akurat ten czytnik działa naprawdę dobrze, działa szybko, działa skutecznie i tym razem naprawdę absolutnie niczego nie mogę skrytykować. Podobnie jak nie skrytykuję układu rozpoznawania twarzy, który również działa szybko i sprawnie. Nie daje się oszukać na śpiocha, nie udało mi się go oszukać zdjęciem. Co więcej, przy słabym oświetleniu możemy sobie podświetlić naszą twarz rozbłyskiem ekranu, więc ten układ również może pełnić rolę bardzo wygodnego sposobu ochrony telefonu, no ale przypominam, nie jest to układ tak pewny jak odcisk palca. W poprzednim modelu Vivo X51 zadebiutował gimbalowy mechanizm stabilizacji. W X60 również taki mamy, ale przypomnę, nie mamy już aparatu z peryskopowym teleobiektywem niestety. Mamy za to dwie matryce po 13 mega. Pierwsza z teleobiektywem, ale takim o niedużym przybliżeniu, raczej do ujęć portretowych, bo to jest przybliżenie mniej więcej dwa razy, ale za to ekwiwalent obiektywu 50 mm. Natomiast druga z tych 13-megowych matryc współpracuje, moi drodzy, z obiektywem szerokokąt. Główna matryca, ta z gimbalową stabilizacją, ma natomiast 48 megapikseli. A z kolei aparat do selfie to jednostka 32 megapiksele. Jak to wszystko działa? Jak zapewne możecie się spodziewać, zdjęcia dzienne są po prostu bardzo dobre. Mamy świetne, wiernie odwzorowane kolory, idealną ostrość. Czasem warto włączyć HDR, chociaż warunki zdają się nie wskazywać na taką konieczność, ale czasem on naprawdę zrobi robotę. Doda zdjęciu dodatkowej dynamiki, doda trochę intensywniejszych kolorów, oczywiście jeżeli takie lubimy. A do tego ten aparat bardzo ładnie potrafi rozmywać tło i wcale nie musimy uciekać się do dodatkowego aparatu portretowego. Aparat szerokokątny, no oczywiście jest już trochę słabszy, zdjęcia mają mniej detali, im bliżej skraju kadru, tym oczywiście obraz traci na ostrości. Daje się również we znaki przysłona, no ale to wiadomo, to są typowe cechy obiektywów szerokokątnych, natomiast mniej typowe i godne odnotowania jest to, że kolory są oddawane równie prawidłowo jak w przypadku głównego aparatu i co ważne, trudno odróżnić dobór tych kolorów pomiędzy tymi dwoma aparatami. No, aparat z teleobiektywem oczywiście daje świetne przybliżenie, ale niestety tylko dwukrotne. Czasem ono nie wystarczy, a większe to już jest realizowane cyfrowo i niekoniecznie je polecam. Proponuję nie przekraczać przybliżenia 5 razy, bo wtedy fotki są jeszcze w miarę przyzwoite, ale przede wszystkim obiektyw ten służy do zdjęć portretowych z rozmywanym tłem, no i w tym trybie rzeczywiście te zdjęcia są po prostu świetne. Dodam, że mamy jeszcze do dyspozycji 5 filtrów takich kreatywnych w prezencie od firmy Zeiss, która maczała palce w tym aparacie, co oczywiście zostało odnotowane umieszczeniem dyskretnego logo na oprawce. Jeżeli chodzi o zdjęcia makro, no to już jest trochę gorzej, bo zdjęcia makro realizuje obiektyw szerokokątny, a tryb makro włącza się automatycznie, kiedy zbliżymy odpowiednio aparat do obiektu. Zdjęcia są poprawne, no ale ta słabsza przysłona czasem daje o sobie znać i bywa, że lepsze makro zrobimy aparatem głównym. No ale tutaj musimy niestety mieć większy dystans od fotografowanego obiektu. Zdjęcia wykonywane X60 Pro przy słabym świetle albo w nocy mogą czasem wręcz nas zaszokować, bo aparat Vivo X60 Pro widzi więcej od nas. Już w automacie można uzyskiwać naprawdę dobre efekty, a przełączenie się na tryb nocny sprawi, że pojawią się detale, których gołym okiem już w zasadzie nie widzimy. Czasem aparatowi zdarza się trochę przegiąć, bo dosłownie robi z nocy dzień, chociaż no nie zawsze tego byśmy chcieli, prawda? W dodatku, kiedy fotografujemy w trybie nocnym, musimy pogodzić się z trochę gorszą jakością rozwzorowania detali i krawędzi na zdjęciu, ale w sumie patrząc, jakie efekty osiąga już sam automat, to ten tryb nocny w zasadzie pozostaje nam tylko w ostateczności, kiedy mamy w kadrze dużo ciemnych pól, a jednocześnie dużo bardzo jasnych elementów. Z obiektywu szerokokątnego w nocy radzę korzystać tylko w ostateczności, bo nie radzi sobie zbyt dobrze. Ten portretowy jest też tylko odrobinę od niego lepszy w nocy. Natomiast na pocieszenie mamy w oprogramowaniu jeszcze dwa specjalne tryby. Manualny oraz do fotografowania nocnego nieba i księżyca. Aparat do selfie również potrafi zachwycić, chociaż jak w przypadku wielu aparatów do selfie zdarza mu się solidnie prześwietlać jasne tło za nami. Ale możemy tu włączyć HDR, który rozwiąże problem. Ja proponuję włączyć ten HDR na stałe, bo wtedy zdjęcia wychodzą po prostu dużo, dużo lepsze praktycznie w każdych warunkach. No i podobnie jak aparat szerokokątny i tele, również i ten do selfie w nocy sprawdza się tak przeciętnie raczej.
Filmy nagrywane przez Vivo X60 Pro są przyzwoite. W filmowaniu pomaga nam oczywiście ta zaawansowana stabilizacja, która niestety nie działa już przy 4K, przy 10 klatkach na sekundę. Natomiast jest tu jeszcze dodatkowa super stabilizacja do wyjątkowo dynamicznych nagrań, ale no, ta już tylko Full HD do 60 klatek działa. Nie trzeba jednak aż tak bardzo kombinować i zastanawiać się, co w którym trybie działa, co w którym trybie nie działa. Już ta podstawowa stabilizacja w tym telefonie naprawdę robi robotę i w zasadzie w 90% przypadków nam wystarczy. Mam jedynie drobne zastrzeżenia co do płynności obrazu, ale już dźwięk jest naprawdę porządny. Dodam jeszcze, że nagrywając w podstawowym trybie, czyli Full HD 30 klatek, mamy jeszcze możliwość przełączenia się pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym i mamy dostęp do filtrów oraz upiększania, co tracimy przechodząc wyższe rozdzielczości. A o interfejsie aparatu Vivo mogę mówić wyłącznie w samych superlatywach. Jest prosty, czytelny, intuicyjny, pozbawiony zbędnych elementów, a ma to, co lubię, czyli możliwość edycji kolejności poszczególnych trybów w zasobniku i w głównym menu. Jak zatem widzicie, Vivo X60 Pro mogę pochwalić za bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim za wygląd, za świetny wyświetlacz, bardzo przyzwoitą wydajność i brak tendencji do nagrzewania się, za w sumie całkiem niezłe aparaty fotograficzne, naprawdę potrafiące czasem nawet mocno nas zaskoczyć. Pochwalę też dobry czytnik linii papilarnych i dobrze działające rozpoznawanie twarzy. Podoba mi się również interfejs pozbawiony zbędnych elementów. Cieszą mnie dodane do zestawu całkiem dobre słuchawki i fajny pokrowiec oraz szybka ładowarka, to też dość istotny detal. A na co ponarzekam? Przede wszystkim akumulator mógłby być trochę większy. Już nie powiem, że mógłby się ładować szybciej jeszcze do tego indukcyjnie, no ale powiedzmy, że sama bateria przydałaby się chociaż 5000. Tutaj myślę, że to by dobrze zrobiło temu smartfonowi. Niezmiennie wkurza mnie brak możliwości rozbudowy pamięci i brak możliwości skorzystania z mini jacka, chociaż słuchawki oczywiście są w zestawie i są z przejściówką. Można jeszcze pomarudzić, że nie ma głośników stereo, chociaż no bez tego akurat można się w miarę obejść. No ale jeszcze przydałoby się, żeby ten telefon był jednak wodoszczelny, bo w tej klasie to już powoli staje się chyba normą, nie? No i na to wszystko, moi drodzy, przychodzi cena 3699 zł, która też niekoniecznie mi się podoba. Wydaje mi się, że jest trochę za wysoka, chociaż oczywiście trzeba tutaj podkreślić, że Vivo stara się pozycjonować trochę jako taka marka z nieco wyższej półki. No niemniej ta cena mogłaby być niższa, bo sam telefon jest naprawdę bardzo fajny i bardzo udany, ale z pewnością zebrałby większe grono zwolenników i więcej pochwał, gdyby był ciutkę tańszy. Natomiast jeżeli cena nie ma dla Was znaczenia, to spokojnie możecie sobie kupić ten telefon, bo jest całkiem w porządku i myślę, że abstrahując od ceny, mogę go śmiało polecać. No teraz przychodzi czas, żeby X60 Pro wrócił do pudełeczka. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.